Miss Ziemi Bartoszyckiej Dominika Rynkiewicz z wielką radością przyjęła tytuł najpiękniejszej. Choć nie wszystkie piękne panny mają odwagę stanąć w towarzystwie innych dziewcząt, by zmagać się o tytuł tej najpiękniejszej, to jednak te, które pokonują wszelkie wewnętrzne bariery, nigdy nie żałują, że wzięły udział w eliminacjach do tytułu Miss Polonia Ziemi Bartoszyckiej, które od 6 edycji odbywają się w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Do tych szczęśliwych panien zdecydowanie należy więc tegoroczna zwyciężczyni wspomnianego konkursu piękności Dominika Rynkiewicz z Bartoszyc. Mimo że główna gala konkursu piękności, która odbywa się od 6 lat w Bisztynku, poprzedzona jest wieloma próbami, podczas których dziewczęta poznają się nawzajem, uczą się pięknie prezentować, to jednak finałowe spotkanie jest bardzo emocjonujące i trudno opanować zdenerwowanie. Trudno też jasno określić, co bardziej przeraża. To, czy na pewno dobrze się wygląda, czy też sama ocena jury, które w tym roku miało wielu członków. Główna gala to oczywiście ostateczne wyjście na scenę i prezentacja dziewcząt w kilku odsłonach, w tym w sukniach wieczorowych własnej kompozycji, po raz pierwszy w strojach firmy sponsorującej, oczywiście w strojach kąpielowych i sukniach ślubnych. Każda prezentacja to zaledwie kilka minut, więc trudny wybór właściwego wyboru stał przed samą komisją, ale również publicznością, która także wskazywała swoją miss. Czas na przygotowanie dziewcząt do poszczególnych prezentacji uzupełnił specjalny program artystyczny, w tym występ solistek z Bisztynka, tancerzy hip-hopowych oraz gwiazdy spotkania zespołu Make. Jak wspomnieliśmy, w skład tegorocznej komisji konkursowej wchodziło wielu członków, stąd na wynik należało nieco poczekać. Dyskusji było co niemiara, bo i różnice zdań były i poglądów, dlatego że naprawdę dziewczyny były i ładne, i zgrabne, i świetne, dobrane stroje, które powodowały, że głosy się rozkładały. To, czego nie było widać na początku, to ta rozmowa, którą jury miało okazję poznać poszczególne kandydatki, kiedy kandydatki wchodziły, witały się, mówiły sobie o sobie kilka słów, przedstawiały się, ujawniały swoje zainteresowania. Myślę, że to też miało duży wpływ na to, w jaki sposób potem jury się zachowywało już, kiedy oddawało głos na takich oddzielnych karteczkach, a wybieraliśmy w kolejności najpierw miss, potem była pierwsza wicemis i druga wicemis. Jury pierwszego etapu wyborów Miss Polonia postanowiło za tym tytułem Miss Gracji uhonorować Magdalenę Wasilewską, która notabene otrzymała tak zwaną dziką kartę do dalszego wojewódzkiego etapu wyborów. Miss Modelingu jury postanowiło przyznać Kamili Żelisko, która ponadto została wybrana Miss Gońca Bartoszyckiego. Co roku wybierana jest ponadto Miss Służb Mundurowych, którą w tym roku została Klaudia Bogatek, wybrana również jako Miss Radia Bartoszyce oraz po raz pierwszy w tym roku Miss Taliwej. Najwięcej emocji jak zwykle towarzyszy tym najważniejszym tytułom. I tak drugą wicemis została Milena Jędruszak, która również otrzymała tytuł Miss Foto, zaś pierwszą wicemis została Aleksandra Szymańska i co dało się odczuć od początku gali, Aleksandra otrzymała również tytuł Miss Publiczności. Tytuł najpiękniejszej panny, czyli Miss Polonia Ziemi Bartoszyckiej, tym samym prawo reprezentowania naszego powiatu na eliminacjach wojewódzkich, otrzymała 18-letnia Dominika Rynkiewicz z Bartoszyc. Co tak naprawdę czujesz w tym momencie? Jestem naprawdę bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się. Byłam do ostatniej chwili pewna, że wygra moja koleżanka, której także kibicowałam. Nie miałam pojęcia takiego, że mogłabym to wygrać. Przed tobą jeszcze masa przygotowań, przed tobą kolejne wyjścia takie publiczne. Obawiasz się czegoś? Czy w tym momencie, po tym co dzisiaj przeszłaś, nie ma już strachu? Obawiać będę się na pewno. Jest to wielki stres dla mnie. Jakoś sobie poradzę. Trzymamy kciuki za dalsze etapy i kolejne tytuły. Tymczasem gala to masa wcześniejszych przygotowań, które tracą na znaczeniu, bowiem jak mówią organizatorzy po gali, pojawiają się kolejne siły, by podjąć się raz jeszcze tego zadania. Ja się już doczekać nie mogę, aczkolwiek z dziewczętami tymi jeszcze mamy do spełnienia taki prywatny bankiet po świętach. Umówiłyśmy się, ponieważ dzisiaj już nie mamy ani siły, ani czasu na to. Tak, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że wszyscy zgromadzeni na sali, goście nasi również, a przede wszystkim dziewczęta. Konkursy mają to do siebie, że niestety nie wszystkie mogą wygrywać, ale mam nadzieję, że po wspólnym tygodniu prób, ćwiczeń i rozmowach z dziewczętami, gdzie zawsze im podkreślam, żeby traktowały to jako przygodę w swoim życiu, dobrą zabawę i chęć sprawdzenia się, są również zadowolone. Z takimi tytułami każda z dziewcząt tryskała radością. Stąd na zakończenie lampka szampana i słodki tort miło podsumowały galę Miss Polonia Ziemi Bartoszyckiej.